dzisiejszy dzień to jest jakaś jedna wielka beznadzieja. Jaki fuck-up przydarzył się Wam w podróży? Mi zamarzyły się pola herbaty w całkiem nieturystycznej prowincji Mok Chau. Tłukłam się tam 14 godzin z 4 przesiadkami. Uroki podróży. Jestem gdzieś na lokalnej stacji autobusów. Zmieniam autobus, bo musiałam zrobić przesiadkę. 5 nad ranem. Miasteczko budzi się do życia. I kolejna przesiadka. Siedzę sobie na krawężniku i patrzę, jak w Wietnamie buduje się mosty. Pan zawiadujący budową ma chorągiewkę i będzie nią zatrzymywał dla mnie autobus. W końcu przyjechało i jadę jak w puszce sardynek. Siedzę na workach po ziemniakach. Mój bagaż też tutaj gdzieś siedzi. A obok mnóstwo ludzi tam w ogóle, o Boże. Jeszcze spaliny, bo okno otwarte. I wszystko byłoby dobrze, bo widoki byłyby takie. Ale było tak. Mała wioska, nikt po angielsku, zero hosteli, zero agencji sprzedających wycieczki, brak wypożyczalni skuterów i zbliżała się burza. Dzień w plecy. Rezygnuję. Naciągają mnie na biletach, każą robić 3 przesiadki. Zmierzam szukać szczęścia w innej prowincji. Ninh Binh. Miasto Ninh Binh bez treści, ale okolica zachwycająca. Aż chce się tutaj przeżyć niezapomniany experience. I można, bo ukształtowały się tutaj przepiękne formy krasowe. Jest mnóstwo jezior, gdzie odpoczywa ptactwo i rzek, po których możemy spłynąć. Jeden z bardziej malowniczych regionów w Wietnamie. Zapraszam w krainę zieleni. Na początek punkt widokowy Hang Mua. No powiem wam, że warto było te 500 stopni iść w górę. Bilety, które tutaj się sprzedaje się do jaskiń. Ale głównym celem tej wspinaczki nie są wcale żadne jaskinie, tylko ten widok, punkt widokowy. Potem tam na dole będziemy robić sobie spływ tymi kajakami. Co zachwyca, to tysiące krasowych mogotów rozsianych po okolicy. Pomiędzy nimi wiją się rzeki, gdzie z perspektywy łodzi możesz obserwować ten niby nieziemski, a jednak ziemski krajobraz i potęgę natury. Trafiłam na największe święto, najważniejsze w kalendarzu rocznym Wietnamczyków, czyli Dzień Wyzwolenia Wietnamu, 30 kwietnia. Dlatego jest tutaj tak tłumnie, ale możecie być pewni, że jeśli przybędziecie tutaj dowolnie innego dnia, szczególnie rano albo po południu, kiedy jest złota godzina, to będzie to miejsce tylko dla Was. Trang An to nie jedyne miejsce, gdzie możemy udać się na spływ i też przepływać pomiędzy jaskiniami, w pięknych okolicznościach przyrody. Jest również w tym regionie, tuż obok, Tam Kok, gdzie panie bardzo często wiosłują, uwaga, jak wy byście wiosłowali? Dłońmi. A panie wiosłują bardzo często nogami. Herbatkę
very good. Very deep. Deep taste. Excuse me, where are you from? Bangla. Oh. Bangla. Zielono, dużo natury, przyroda kwitnie, ale mamy też obrazek na miarę naszych czasów, czyli lawina plastiku. Tutaj taka malusieńka, ale jest obrazem tego, co się dzisiaj współcześnie dzieje, z czym musimy się zacząć mierzyć, bo po prostu zalewa nas takie tsunami plastiku. Rewolucja w związku z tworzywami sztucznymi zaczęła się tak naprawdę w latach 50. XX wieku. Wcześniej spożywczo i tak konsumencko plastiku nie było. Plastik był wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby wojska. I przez te lata, od 1950 do 2017 roku, wyprodukowaliśmy 8,3 miliarda plastiku. To jest po prostu niewyobrażalna ilość. Jeśli jednak spróbujemy sobie ją wyobrazić, to jest to tyle co 16 tysięcy Burj Khalifa, czyli najwyższego wieżowca świata, lub 1,3 miliarda samców słoni afrykańskich. Zaledwie 9% tego plastiku, który wyprodukowaliśmy przez te ponad 50 lat, 67 według danych, to tylko właśnie 9% zostało przetworzone. 12% spalonych, tak jak tutaj widać, że lokalsi palą, a reszta cała nic, po prostu zalega. Mądre i świadome podróże to właśnie zauważanie brzydkich rzeczy, złych zjawisk i szkodliwych praktyk. W końcu podróże to nie tylko palmy, drinki i wymuskane zdjęcia na Insta. Tym smutniejszym akcentem przejdźmy do kolejnych miejsc w pięknej okolicy Ninbin. A jeśli macie swoje pomysły lub znacie przykłady działań na rzecz dobra planety, podzielcie się. Tak ku pokrzepieniu i inspiracji. Wszędzie dało się dojechać rowerem, więc też pokusiłam się o skuter. No skuter to po prostu tutaj jest nieodłączny towarzysz. Taka pomoc, taki przyjaciel, który wszędzie cię zawiezie, nigdy cię nie opuści, chyba że się akurat wypierdziela, bo napotkał kamienie. Fuh, mam teraz taką wersję, na której w ogóle nie pokazuje się prędkość, więc nie wiem ile na godzinę jadę, mogę tylko zgadywać doświadczenia mojego krótkiego. Nie mam lusterek, bo są oderwane, ale jedziemy. Jedziemy i tak się wypogodziło, słuchajcie, że mogłoby być tak cały dzień, bo mam bilety na wieczór. Moi drodzy, zabieram was na romantyczny zachód słońca. Będziemy się gapić na ptaszki, na ptaszki. Siądziemy jak koty, przycupniemy i będziemy je obserwować. Ptaki właśnie można tutaj zaobserwować rano, bardzo wcześnie, jak się jeszcze mgły unoszą, albo właśnie pod wieczór, w złotą godzinę, kiedy wracają do swoich gniazdek, siadają sobie na wodę i chillują. Video! Jaki mnie zaszczyt kopnął zdjęcie z takim tłumkiem Wietnamczyków.
Ale jak widzicie, szczególnie młodzi ludzie bardzo pozytywnie tutaj podchodzą do cudzoziemców, do turystów. Starsi też, ale myślę, że najbardziej sceptyczni są mieszkańcy tacy bardzo tradycyjni. Grupy etniczne, które chodzą w tradycyjnych strojach, nie dla turystów, tylko tak naturalnie, ze względu właśnie na tradycję, nie na pokaz. I oni nie do końca, nie zawsze w każdej prowincji lubią turystów. Myślałam, że ten ptasi park to będzie taki dzikszy rezerwat, a okazuje się, że to jest dobrze zorganizowany tropikalny ogród. Piękna roślinność naturalna, ale też są ścieżki, klimatyczne mosty, knajpeczki, są też łódeczki, można sobie tam popływać. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj ptaki. Po ptaśki tutaj przyjechałam. Ale zobaczcie, pikniemy w te kwiatki. Opa! Zobaczcie, jak cudnie. Ptaszki powoli kończą swoją imprezkę dzienną i zjawiają się po kolei, pojedynczo, podwójnie na tych drzewach. Ale nadal nie jest ich aż tak dużo, jak ja bym chciała. Mam wrażenie, że w podróży jesteśmy takimi maksymalistami, że chcemy wycisnąć jak cytrynę wszystko i żeby nasze doświadczenia były takie pełne, obezwładniające, zapierające dech w piersi, wielkie i na maksa. Ale nie zawsze się tak da, bo jak ja na przykład teraz szłam zobaczyć ptaszki, to zobaczyłam ich niewiele, ale oczekiwałam oczywiście, że cała tafla wody będzie w nich pokryta, że będą sobie tam chillowały. A tymczasem nie da się wszystkiego tak od tak pstryk wyegzekwować od przyrody. Przyroda rządzi się swoimi prawami, a my musimy to uszanować. Musimy być takimi bacznymi obserwatorami, ale podchodzić do tego z szacunkiem, a nie właśnie jak cytrynę mocno i na maksa. Musimy się nauczyć dostrzegać te małe rzeczy. No dobra, moi dzicy podróżnicy. Zabieramy się stąd, bo mamy bilet na pociąg. Pociągiem jeszcze po Wietnamie nie jeździłam. I rano budzimy się w Da Nang, na wybrzeżu. Także jedziemy. Hu-hu. Ku przygodzie. Budowniczy zawsze da radę, bo budowniczy nie jest sam, bo budowniczy